zwróćcie uwagę, szanowni autorzy tego projektu, w artykule, w proponowanej zmianie artykułu 115a bazowej ustawy, w paragrafie 8 chcecie, żeby było napisane: organ egzekucyjny przekazuje wierzycielowi przypadającemu należności pieniężne, jeżeli wynoszą one więcej niż 20 zł, przecinek, chyba że dochodzone należności pieniężne nie przekraczają tej kwoty. Po co to tak pisać, że jeśli A, to B, a jeśli nie zachodzi A, to, nie, to również nie B? Panie ministrze, to naprawdę ktoś śpiący był, jak to pisał. W innym miejscu z kolei jedna rzecz mnie cieszy, że jest mowa o gotówce, że w tym projekcie zmiany ustawy jest mowa o gotówce, czyli że jakaś gotówka może jednak będzie w przyszłości przewidywalnej, ale nawet tam w projektowanej zmianie artykułu 105d proszę zwrócić uwagę, że brzmi to po prostu niemądrze. I proponuję, pan żeby pan zwrócił uwagę jeszcze, z Lewicy. Bardzo jeszcze proszę. Na coś, serdecznie. O czym zaraz panu powiem, jak mi pan marszałek wyłączy. Dziękuję serdecznie panu, serdecznie panie pośle. Nie wyłączyłem panu mikrofonu, niestety. Po prostu nie wyczuł pan sytuacji. Chciałem, żeby pan powiedział, co pan myśli.